Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Browar Garczek. Dzisiaj ważenie piwa sezon, o którym mówiłem więcej w tym odcinku. Warto do niego zajrzeć, zanim obejrzy się ten odcinek. Dlaczego sezon? Dlatego, że lodówka jeszcze nie jest gotowa, a drożdże, których użyję, będą miały bardzo szerokie widełki pracy. Nie zależy mi aż tak bardzo, żeby dopieszczać tego sezona w jakiś konkretny sposób, bo jest to pierwszy raz, kiedy ważę akurat ten styl piwa. Lodówka jest jeszcze nie gotowa, przyjdzie na nią czas, spokojnie. Natomiast dzisiaj proste piwo, prosty zasyp, najprostsza metoda ważenia. Nie będziemy tutaj w ogóle kombinować. Zapraszam serdecznie. Około 9 litrów wody, troszeczkę ponad 9 litrów wody podgrzewa się do temperatury 76 stopni, czyli tyle, ile jest w przepisie przewidziane. Do tej wody będziemy wsypywać słód, ale zanim to zrobimy, trzeba ten słód zważyć. Więc teraz będziemy ważyć przez żyskropką. Mam nadzieję, że każdy umie obsłużyć wagę i później termometr spożywczy. Ważenie, no to nic trudnego, prawda? Kładziemy sobie tackę, tarujemy i odważamy. Tutaj wiem, że jest kilogram, więc tego nie będę ważył. Po prostu to wsypię. Odważymy sobie 0,7 kg z następnej, czy 0,7 kg z następnej paczuszki, bo jest tutaj kilogram. To jest to słód pilzeński premium, czyli myślę, że to będzie całkiem smaczny sezon. Jak widać, unosi się troszeczkę pyłu i to jest nieuniknione w browarze domowym. Dlatego mycie i sprzątanie to jest stały element, że tak powiem, ważenia piwa w domu i z tym się trzeba po prostu pogodzić. gram ważone, 300 zostaje na inną warkę. Więc tutaj mamy gotowy słód i gotowy słód do wsypania. Tutaj mamy gotowe 0,25. Tutaj, tu powinno być 0,7 kg i tak jest, 0,7 kg słodu Pale Ale, czyli resztka z poprzedniego sezonu. Tyle na razie, będziemy to wszystko wsypywać, jak temperatura wody osiągnie 76 stopni. Ustalamy temperaturę termometru, ja akurat mam elektroniczny i polecam takie rozwiązanie, bo można sobie pójść gdzieś, nie trzeba co chwilkę sprawdzać. 76 stopni, tak jak widać, wpinamy nasz miernik, które wygląda tak. No, proste urządzenie, bardzo proste urządzenie. Wawrzyniec będzie pilnował temperatury, a my umieszczamy ten bolec. Dobrze jest to zrobić w ten sposób, żeby nam to nie wpadło za głęboko, bo może się zepsuć. I w ten sposób pozostawimy. Tutaj można to przykleić, ja tego z reguły nie robię. I w ten sposób będziemy wiedzieli, jaka jest temperatura wody. Jak słychać, właśnie wawrzyniec dał nam znać, że temperatura osiągnęła 76 stopni, więc możemy spokojnie wyłączyć już grzanie, wyciągnąć naszą sondę. Na zwiększenie efektywności podgrzewania warto jest też garnek po prostu przykryć i zamknąć okno. Znacznie szybciej woda wtedy się podgrzeje. Mamy tutaj już 76 stopni, więc możemy przystąpić do wsypywania słodu do garnka. Tą operację najlepiej robić mieszając od razu cały słód wrzucany do garnka, ponieważ nie chcemy, żeby porobiły się tutaj jakiekolwiek grudy. Więc operacja wsypywania słodu do garnka powinna wyglądać mniej więcej tak. Nie chcemy grudek, ponieważ chcemy, żeby cały słód, który jest pokruszony, został jakby rozpuszczony przez wodę, żeby woda dostała się do każdego ziarenka słodu, wypłukując z niego to, co najlepsze. Nie chcemy, żeby pozostały jakieś suche części, które obniżą nam ekstrakt i dodatkowo są po prostu marnotrawstwem naszych zasobów tutaj słodu. A poza tym później może być problem z filtracją, także to też trzeba o tym pamiętać. Operacja wygląda mniej więcej tak. Cały słód, który mamy użyć do zacierania, wsypujemy w tym momencie. Inaczej jest w przypadku ciemnego piwa, ale to przy innej okazji. Przerwa przerwą, ale zmierzyć temperatury zacieru już rozmieszanego z całym słodem nie zaszkodzi. Sprawdzimy, czy jest temperatura taka sama jak w przepisie. Cały słód został rozmieszany, zajęło to jakieś 6-7 minut. Zobaczymy, czy temperatura jest odpowiednia. Na razie mamy 67 stopni. 69 stopni. Tyle było zakładane. Zobaczymy, czy jeszcze wzrośnie.
70. Czyli zakładam, że jeszcze jakbym to pomieszał, oczywiście temperatura przez tą godzinę zacierania spadnie. Nie wzrasta na więcej niż 70 stopni, więc można uznać, że jest to temperatura taka, jak została wyliczona. 70 stopni, w takiej temperaturze będziemy zacierać tą brzeczkę przez godzinę. Patrzymy na zegar, za godzinę wracamy do garnka. Ale to, że opuszczamy nasz główny garnek, nie oznacza, że nie mamy nic do roboty, bo zawsze w piwowarstwie będzie coś do umycia, na przykład miska po słodzie, na przykład laga do mieszania. I tym, co piwowar powinien też zawsze mieć przy sobie, jest ręcznik papierowy. Ręcznik papierowy przydaje się prawie na każdym etapie ważenia, bo zawsze coś się wychlapie, zawsze coś się zabrudzi, zakurzy. Warto go po prostu mieć przy sobie. Warto trzymać czystość w tych momentach, w których nie mamy właśnie chwili, w której zajmujemy się piwem czy brzeczką. Sprzątajmy, bo potem będziemy mieć łatwiej w następnych etapach ważenia piwa. Kiedy godzinne zacieranie dobiegnie już końca, warto jest zmierzyć temperaturę, sprawdzić, o ile stopni przez tą godzinę temperatura brzeczki spadła. Ja już to zrobiłem i wynik przedstawia się w ten sposób. Mamy 66 stopni, czyli temperatura spadła o jakieś 3 stopnie. Jest to sporo. Garnek powinien, że tak powiem, trzymać troszeczkę lepiej, natomiast przez cały czas było uchylone okno i to może być przyczyna tego, że temperatura spadła aż o 3 stopnie. W momencie, w którym mamy już godzinne zacieranie za sobą, pora zrobić wygrzew, czyli podgrzać cały zacier do temperatury 76-78 stopni po to, żeby enzymy przestały pracować, żeby po prostu odciąć im możliwość pracy, odciąć im możliwość cięcia skrobi na mniejsze kawałki, bo na tym to wszystko polega. Podgrzewamy zatem, włączając palnik i konieczne jest tutaj mieszanie. Zawsze trzeba, robiąc wygrzew, trzeba mieszać. W czasie trwania wygrzewu, czyli przez te 10-15 minut, dobrze jest przygotować sobie fermentor, w którym będziemy filtrować naszą brzeczkę i w tym celu najlepiej użyć wiaderka z kranikiem. Takim kranikiem wiaderka z czymś, co będzie nam filtrować tą brzeczkę. W moim przypadku jest to pokrywka z IKEA, która teoretycznie służy temu, żeby olej na patelni nie pryskał po całej kuchni, natomiast świetnie się to nadaje także na filtrator do naszego domowego fermentora. Wężyk z oplotu też jest świetny, też go mam, natomiast wolę, łatwiejsze jest to w myciu, jakoś przyjemniej mi się z tego korzysta po prostu. Kiedy już minie te 15 minut wygrzewu, trzeba przenieść cały zacier do fermentora, który teraz służy za filtrator. Aby to zrobić dobrze, należy użyć mniejszego pojemnika, którym po prostu będziemy nabierać naszą brzeczkę i delikatnie przenosić ją na nasz filtrator. To jest najbardziej brudny moment całej operacji ważenia piwa. Ja teraz spróbuję przechylić tą resztkę, której nie udało mi się mniejszym pojemnikiem przełożyć. No i tak, to jest nie dość, że gorące, to jeszcze klapie. Natomiast jest to konieczne. Jest to konieczne. Mógłbym oczywiście wziąć jakiś jeszcze mniejszy pojemnik, ale szczerze mówiąc nie chce mi się teraz tego robić. A w tym garnku, jak już zbierzemy, co to zostało na dnie, zagotujemy wodę do wysładzania. Około 8 litrów wody podgrzewa się już do temperatury 76 stopni, 77 stopni na wysładzanie. Tutaj układa nam się złoże filtrujące i poczekamy z tym. Mniej więcej ten moment, w którym tutaj będzie 76 stopni, a tutaj będzie ułożone ładnie złoże, powinien być, że tak powiem, zbliżony. Warto też przykryć fermentor, w tym przypadku filtrator, po to, żeby temperatura samego złoża nie spadła za bardzo, bo potrzebna jest nam ta temperatura 76 stopni po to, żeby uzyskać jak najmniejszą lekkość tego złoża. Po to, żeby łatwo się filtrowało, po to, żeby łatwo było wypłukać wszystkie dobre składniki z ziaren. W przypadku takiego wysładzania, gdzie mamy taki duży filtrator
i cała brzeczka jakby ścieka na dół, istnieje ryzyko, że złoże nam wyschnie. Ja wiem, że tak nie powinno się robić, natomiast też z doświadczenia wiem, że te parę minut, 15 minut, kiedy woda grzeje się na te 76 stopni, spokojnie, nic się temu złożu nie stanie. Ja sobie to później oczywiście wysłodzę całymi 8 litrami. Wtedy będzie się to wszystko ładnie układać, będzie się to wszystko ładnie wypłukiwać. Także spokojnie, ten sposób też jest dobry i też działa. Jak słychać, woda do wyschładzania już się podgrzała do 77 stopni. Wyłączamy więc palnik. Wyciągamy naszą sondę. Ta sama operacja co zwykle. I teraz musimy wodę, którą zagrzaliśmy, przelać do naszego filtratora, ale nie możemy tego zrobić na raz. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wlejemy tą wodę raptownie, to w tym mucie stworzy się jakby taki lejek, taka dziura. I cała ta woda przecieknie na dół, nie wypłukując tego, co dobre w ziarnie. Chcemy to zrobić delikatnie tak, żeby woda jakby zalewała równomiernie całą powierzchnię muta. Jak to zrobić? Częściowo można używać talerzyka. Ja tak dawniej robiłem. Natomiast teraz mam takie sitko. Ono jest wytrzymałe na wysoką temperaturę. Po prostu układamy je na środku i na niego lejemy wodę. Jest tej wody 8 litrów, więc spokojnie powinno nam przykryć to muto, nie robiąc dzięki temu sitku wielkiej dziury na środku muta. Sprawdzimy, jak to działa i przelewamy to mniej więcej w taki sposób. Powoli, spokojnie, nigdzie nam się nie spieszy. Jak widać, woda, której użyliśmy do wyschładzania, całkowicie przykryła muto i właśnie o to nam chodziło. Teraz następuje proces sedymentacji, czyli tak naprawdę osadzania się tego muta jeszcze raz ponownie po to, żeby stworzyć warstwę filtracyjną. Za chwilkę otworzymy ten kranik i będziemy filtrować to piwo tak, żeby już nic w nim nie pływało, a czy tą brzeczkę tak, żeby już nic w niej nie pływało. Do tego użyjemy tego samego garnka, który już zdążyłem umyć. Nie chcemy, żeby tu pozostały jakiekolwiek kawałki słodu, więc musiałem go umyć, no bo to jest jednak już konieczne. Teraz już przygotowujemy się powoli do gotowania piwa, czyli do głównej części ważenia. I w tym momencie już musimy mieć czysty garnek. Nie musimy mieć go sterylnie czystego, ponieważ tutaj będzie piwo wrzało, gotowało się, więc będzie zabijało wszystkie bakterie. Natomiast nie chcemy żadnych drobinek, które będą tutaj pływać. Tutaj wyjątkiem jest tylko i wyłącznie chmiel, którego użyjemy na 40 minut przed końcem gotowania. Przed rozpoczęciem filtracji warto pamiętać o tym, żeby uchylić sobie delikatnie wieczko naszego filtratora po to, żeby się nie zapowietrzył, żebyśmy nie mieli problemów tutaj z tym, że przestaje nam z kranika lecieć brzeczka. Złoże już generalnie ułożyło się na tyle, na ile mogło się ułożyć, więc możemy zacząć proces filtracji. W tym celu otwieramy kranik. Stara szkoła mówi o tym, że należy to zrobić raptownie, kilka razy. Póki co, jak widzicie, ono nie jest zbyt klarowne, natomiast po kilku takich majdnięciach powinna już lecieć całkiem klarowna brzeczka. Teraz już powinna lecieć brzeczka w miarę klarowna i powinna lecieć w miarę powoli. Ja zrobiłem błąd przy swojej pierwszej warce i zacząłem wysładzać na hura, odkręcając kranik na full. No, nie wyszła to taka gęstość, jakiej oczekiwałem. To było jakieś tam kilka platon mniej, natomiast też się piwo udało, także nie było tak źle. Teraz już wiem, że należy zrobić to delikatniej. Jak widać, piwo ledwo cieknie i tak to powinno się filtrować do momentu, aż całość dobrych składników nie zostanie wypłukana z ziarna.